mroku historii. Pod koniec XVI wieku w niemieckiej wiosce Bedburg zagościł strach. W niejasnych okolicznościach zaczęły tam znikać kobiety, mężczyźni i dzieci. Przerażeni mieszkańcy wkrótce natrafili na ich martwe, rozszarpane ciała. Przez 25 lat bestia pozostawała nieuchwytna, zabijając co najmniej 18 osób. Na początku myślano, że za ataki odpowiedzialne są wilki. Jednak kiedy stwierdzono, że większość ofiar nosiła ślady gwałtu, wszystko stało się jasne. Zbrodnie te popełnia wilkołak. Mieszkańcy nie wiedzieli, że ta przerażająca tajemnica miała jak najbardziej ludzkie oblicze, a mordercę bardzo dobrze znali. Mieszkał przecież wśród nich. Winnego złapano, osądzono i stracono, doprowadzając tym samym do najsłynniejszego procesu o wilkołactwo w nowożytnej Europie. Jednak czy Peter Stybe faktycznie był winny wszystkich zarzucanych mu czynów? Nie jest to takie pewne. Wilkołak z Bedburga. Bedburg to niezbyt duże miasto w zachodnich Niemczech. Położone jest nad rzeką Erft w kraju związkowym Nadrenia Północna Westfalia, około 30 km na zachód od Kolonii. Dziś liczy niespełna 25 tysięcy mieszkańców i jest dość młodym miastem. Swoją obecną formę Bedburg uzyskał dopiero 46 lat temu po połączeniu ze sobą kilku okolicznych wsi. Wcześniej miejscowość ta niczym szczególnym się nie wyróżniała. W drugiej połowie XVI wieku osadę Bedburg zamieszkiwało zaledwie kilkuset mieszkańców. Ludzie żyli tam w bardzo surowych warunkach. Większość miejscowych ledwo wiązała koniec z końcem. Ich drewniane chaty stojące na skraju lasu były niezwykle skromne. Aby przeżyć, mieszkańcy utrzymywali się głównie z wyrębu drzew. Ci zamożniejsi hodowali krowy, kozy i owce. 200 lat wcześniej epidemia czarnej śmierci zdziesiątkowała ludność ówczesnej Europy. W samym Bedburgu liczebność mieszkańców spadła o ponad połowę. Sprawiło to, że tereny dotąd zamieszkane znacznie się wyludniły. Uprawne pola i łąki porosły gęstymi lasami, w których człowiek nie był już panem. Tam rządziły groźne drapieżniki. Głównie wilki, których mieszkańcy obawiali się najbardziej. Strach przed tym wszystkim, co pochodzi z ciemnego lasu, skutecznie podsycał u wieśniaków miejscowy folklor. Opowieści o dziwnych stworach czyhających na zgubionych w lesie nieszczęśników przekazywane były ustnie z pokolenia na pokolenie. Do tego dochodził mocno rozpowszechniony strach przed wilkołakami. Te legendarne stwory, będące połączeniem wilka i człowieka, znane były już w starożytności. W XVI-wiecznej Europie wciąż żywa była wiara, że niektórzy ludzie mogą zmieniać się w wilka, zachowując przy tym swoje ludzkie cechy. Jedni mieli to robić wskutek klątwy lub rzuconego uroku. Inni stawali się wilkołakami z własnej woli. Wierzono, że zmiana w wilka była możliwa dzięki natarciu się specjalną maścią lub napiciu się wody z wodopoju tych zwierząt. U niektórych zdolność takiej przemiany mogła być także wrodzona. Człowiek zmieniając się w wilkołaka stawał się nieludzko silny i agresywny. Ich niepohamowana żądza ludzkiej krwi sprawiała, że wielu mieszkańców wsi wolało nie oddalać się samotnie zbyt daleko od własnych chałup. Dawne lęki przed tym, co pochodzi z mrocznego lasu, wróciły w roku 1563. Właśnie wtedy w okolicach Bedburga ludzie zaczęli natrafiać na martwe i rozszarpane bydło. Niedojedzone szczątki krów odkrywano w coraz bliższej odległości od ludzkich domostw. Winne temu mogło być oczywiście tylko jedno zwierzę – wilk. Mieszkańcy szybko postanowili coś z tym zrobić. Wkrótce każdy, kto był zdolny do polowania, wziął udział w obławie na grasujące w pobliżu wsi drapieżniki. Ludzie uzbrojeni we wszystko, co tylko mieli pod ręką, z pomocą psów, przeczesywali pobliski las.
Metr po metrze sprawdzali zarośla i nory. Każdy wilk, na którego natrafili, ginął natychmiast. W ciągu kilku następnych tygodni populacja wilków zamieszkujących cały powiat znacznie się zmniejszyła. W okolicach Bedburga spadła niemal do zera. Jednak problem rozszarpywanego bydła nie zniknął. Wręcz przeciwnie. W tych polowaniach brał także udział jeden z najzamożniejszych mieszkańców Bedburga, Peter Stybe. Mężczyzna ten był blisko 40-letnim wdowcem, samotnie wychowującym swojego 18-letniego syna i 16-letnią córkę Sybillę, zwaną przez wszystkich Belle. I cieszył się ogromnym szacunkiem oraz poważaniem wśród wszystkich swoich sąsiadów. Urodził się w roku 1525 we wsi Eprat, niedaleko Bedburga, w którym się wychował i mieszkał. Naprawdę nazywał się Peter Abar Griswold. Jednak wszyscy zwracali się do niego Stybe. Był to przydomek dosłownie oznaczający kikut. Wziął się on stąd, że Peter wskutek wypadku stracił czubki trzech środkowych palców lewej dłoni. Posiadany przez niego majątek zapewniał mu uznanie i wpływy. Nic w wiosce nie mogło się wydarzyć bez jego wiedzy. Kilka miesięcy intensywnych polowań dało zamierzony skutek. Wilki przestały podchodzić w pobliże ludzkich gospodarstw. Mieszkańcy poczuli ulgę, a w ich życie powrócił spokój. Jednak nie na długo. Na początku roku 1564 z Bedburga w niejasnych okolicznościach zaczęły znikać dzieci. Niewytłumaczalne zaginięcia najmłodszych mieszkańców wsi wzbudziły wśród ludzi nieopisany niepokój. Groza i strach powróciły ze zdwojoną siłą. W tamtych czasach niewiele dzieci dożywało dorosłości. Na niektórych obszarach umierał nawet co drugi noworodek. I nikogo to specjalnie nie dziwiło. Jednak o ile czymś zupełnie naturalnym była śmierć dziecka, to na pewno nie jego nagłe zniknięcie. Historie o zaginionych dzieciach od dawna były obecne w opowieściach lokalnego folkloru i budziły prawdziwą trwogę w sercach ludzi, ponieważ nie miały one racjonalnego wytłumaczenia. Należy przy tym pamiętać, że wiek XVI był okresem religijnych niepokojów i zawirowań. Doszło wtedy do przeniesienia akcentu w sferze nadprzyrodzonej. Wszystko, co niezwykłe, przestało być już cudowne i pochodzące od Boga. Zaczęto to przypisywać szatanowi, który według Kościoła łamał prawa natury. Kilka wieków wcześniej wiarę w czary uważano jedynie za herezję. Teraz Kościół zaostrzył swoją walkę z heretykami i zaczął ich palić na stosach. Ludzie wszędzie dopatrywali się zjawisk nadprzyrodzonych, a gdy nie znajdowali logicznego wytłumaczenia, wybierali irracjonalne. Wkrótce odkryto pierwsze ciała zaginionych dzieci. Mieszkańcy nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Rozszarpane i nadgryzione zwłoki zapoczątkowały w Bedburgu psychozę strachu, jakiego wcześniej tam nie znano. Potem odkrycia stały się jeszcze bardziej dramatyczne. Znajdowano dzieci na wpół pożarte, bez głów lub bez kończyn. Za takie obrażenia nie można już było winić głodnych wilków. Zauważono, że niektóre ofiary krwawiły z miejsc intymnych. Stało się oczywiste, że przed śmiercią lub bezpośrednio po niej zostały brutalnie zgwałcone. Tego nie mogło dokonać żadne znane ludziom zwierzę. Nie wyobrażano sobie również, aby takiej niegodziwości mógł się dopuścić zwykły człowiek. Dzieci uchodziły przecież za symbol niewinności i dobroci Bożej. Pojawiło się więc pytanie, kto mógłby je skrzywdzić w taki sposób? Lub co? Dla mieszkańców wsi była to niepojęta zagadka. Nie rozumieli tego, więc za wszelką cenę starali się znaleźć odpowiedź. Jakąkolwiek. I szybko pojawiło się wytłumaczenie. Mordowała bestia. Ślady na ciałach ofiar upewniły wszystkich, że bestia ta musiała posiadać także ludzkie cechy. Proboszcz pobliskiej parafii przeprowadził swoje własne śledztwo. Jego wynik był jednoznaczny. W Bedburgu grasował wilkołak. Dzisiaj nikt już nie wierzy w wilkołaki, ale w XVI wieku istnienie pół człowieka, pół wilka nie dziwiło nikogo. Dla ówczesnych ludzi nie były to brednie, lecz niepodważalny fakt.
i jak najbardziej logiczne wytłumaczenie popełnienia krwawych zbrodni. Już sama myśl, że mordercą mógł być ich sąsiad, była dla mieszkańców Bedburga zbyt przerażająca i kłóciła się z powszechną koncepcją pobożnego chrześcijanina. O szczegółach tych wydarzeń wiemy dziś z 16-stronicowego niemieckiego pamfletu opisującego historię bestii z Bedburga. Do naszych czasów zachowała się jedynie jego angielska wersja. Sporządzona została ona pół roku po schwytaniu bestii i jest wiernym tłumaczeniem oryginału. Jej autorem jest Anglik George Bors, przebywający wówczas w kolonii. Co ciekawe, był on naocznym świadkiem tych wydarzeń. Od kiedy dowiedział się o grasującej bestii, zaczął być częstym gościem Bedburga. Kilka razy osobiście brał udział w polowaniach na nią. Był także naocznym świadkiem zarówno jej schwytania, jak i późniejszego procesu. Następnie wydrukowany w kolonii pamflet zabrał ze sobą do Anglii i przetłumaczył. To od niego dowiadujemy się, że zaraz po tym, jak proboszcz wskazał winnego, rozpoczęły się poszukiwania wilkołaka. Szybko pojawiły się pierwsze podejrzenia, że bestia może być blisko związana z Bedburgiem. Świadczyć o tym miał fakt, że wszystkie ofiary pochodziły stamtąd, a ich szczątki były odkrywane w pobliżu. Co więcej, według proboszcza, wilkołak był człowiekiem, który zawarł pakt z diabłem. Bestią stawał się krótko przed dokonaniem ataku. Tuż po nim znowu wracał do swojej ludzkiej postaci. Natychmiast pojawiło się kilku podejrzanych. Głównie byli to lokalni grzesznicy, zwykle od dłuższego czasu skonfliktowani z resztą mieszkańców. Jednak nie znaleziono przeciwko nim żadnych dowodów na bycie poszukiwanym wilkołakiem. Ludzie zaczęli być wobec siebie bardzo nieufni. Przecież zdaniem proboszcza bestią mógł być każdy z nich. Sąsiedzi zaglądali sobie wzajemnie do okien chałup. Zwracali uwagę na każde podejrzane zachowanie. Pilnowano, kto wychodzi nocą ze swojego domu i kiedy wraca. Jedni śledzili drugich i na odwrót. Sprawdzano, czy wracający z lasu mężczyźni mają na sobie ślady krwi. Zwykłe zranienie powstałe podczas wycinki drzewa powodowało, że chłop musiał się gęsto tłumaczyć z tego, że nie jest poszukiwanym wilkołakiem. Wierzono, że najskuteczniejszym sposobem odkrycia tożsamości bestii jest złapanie jej na gorącym uczynku podczas ataku na bezbronną ofiarę. Można było też próbować nakryć sprawcę podczas jego przemiany w wilkołaka. Fakt, że nie udało się to nikomu, tłumaczono tym, że bestia z Bedburga była niezwykle przebiegła i ostrożna. Tymczasem mijały kolejne lata, a mordercy wciąż nie znaleziono. Ginęły zarówno kolejne dzieci, jak i młode kobiety. Wciąż znikały one nie tylko z leśnych ścieżek, po których chodziły, ale i z własnych chat. Niektórych ofiar nigdy nie odnaleziono. Jeśli już natrafiano na jakieś zwłoki, najczęściej miały one przegryzione gardła. Czasami ciała były częściowo zjedzone. W przypadku zamordowanych kobiet ciężarnych znaleziono je z rozprutymi brzuchami, w których brakowało płodów. Na początku bestia w ogóle nie atakowała dorosłych mężczyzn. Tak jakby celowo trzymała się z daleka od osób silnych fizycznie, mogących, choćby tylko teoretycznie, próbować się bronić. I choć później sytuacja ta uległa zmianie, to w dalszym ciągu ataki na przedstawicieli męskiej społeczności Bedburga należały do zdecydowanej rzadkości. Jedną z męskich ofiar bestii stał się w tym czasie pierworodny syn Petera Sztybe. Najbogatszy mieszkaniec Bedburga od tego momentu jeszcze gorliwiej brał udział w tropieniu bestii. Sam organizował polowania. Z własnych pieniędzy kupował niezbędny do tego sprzęt, który później rozdawał biedniejszym współmieszkańcom. Dodatkowo Sztybe osobiście przywiózł z kolonii kilka psów tropiących. Niemiecki pamflet opisujący działalność i proces bestii dość szczegółowo przytacza jedyny przypadek potrójnego morderstwa dokonanego przez wilkołaka z Bedburga. Atak ten był o tyle wyjątkowy, że zakończył się śmiercią przedstawicieli obu płci. Zarówno wcześniej, jak i później taka sytuacja nie miała miejsca. Pewnego dnia morderca miał zauważyć kobietę i dwóch mężczyzn spacerujących po lesie.
Zawołał do jednego z nich po imieniu, twierdząc, że potrzebuje pomocy w podniesieniu ciężkiego pnia. Wywołany młodzieniec natychmiast udał się w kierunku wołającego głosu. Tuż po tym, jak zniknął swoim towarzyszom z oczu, został zabity uderzeniem w głowę. Gdy po pewnym czasie nie wrócił, drugi z mężczyzn poszedł go szukać. On także został zamordowany w podobny sposób. Kobieta została sama. Bojąc się o swoje bezpieczeństwo, zaczęła uciekać. Napastnik dogonił ją jednak i złapał. Po kilku dniach w lesie natrafiono na martwe ciała obu mężczyzn. Kobiety nigdy nie odnaleziono. Uznano więc, że po zabiciu została zjedzona w całości. Paranoja mieszkańców Bydburga osiągnęła wówczas swój szczyt. Od czasu pierwszych ataków wilkołaka mijało właśnie ćwierć wieku, a wciąż nikomu nie udało się go schwytać. Co więcej, nikt go nawet nie widział. Na swoim koncie miał co najmniej 18 ludzkich istnień, choć przypuszczano, że mogło być ich znacznie więcej. Według zapisków prowadzonych przez proboszcza, w ciągu 25 lat w Bydburgu przepadło bez śladu ponad 100 osób. Kobiety i dzieci nadal znikały w tajemniczych okolicznościach, często z własnych domów lub jego okolic. Uznawano wówczas zgodnie, że z całą pewnością padły one ofiarą wilkołaka. Brak odnalezionego ciała oznaczać mógł tylko jedno. Osoby takie zostały zabrane do lasu i tam zjedzone. Po każdym ataku bestia znikała i przez jakiś czas pozostawała w ukryciu. W międzyczasie populacja wilków odrodziła się. Latem 1589 roku ponownie postanowiono rozprawić się z tymi drapieżnikami. Nie mogąc schwytać sprawcy okrutnych mordów, desperacja mieszkańców Bydburga skierowała ich oczy w stronę tych zwierząt. Uznano bowiem, że każdy wilk może być potencjalnym wilkołakiem. Przełom nastąpił 3 miesiące później. Na początku października miejscowy kowal postanowił skutecznie zadbać o bezpieczeństwo swojej dorastającej córki. Wiedząc, w jaki sposób atakuje bestia, wykuł on z żelaza specjalną obrożę. Gdy była gotowa, założył ją na szyję dziewczyny. Miało jej to zapewnić wystarczającą ochronę przed kłami wilkołaka. I zapewniło. Od tego czasu córka kowala po leśnych ścieżkach spacerowała z żelazną obrożą na szyi. Na pojawienie się bestii nie trzeba było długo czekać. Zwykle zaatakowana kobieta nie miała w takim starciu żadnych szans. Tym razem było inaczej. Mimo kilku prób przegryzienia gardła ofierze, żelazna obroża zdała egzamin. Dało to dziewczynie czas na wyrwanie się bestii i ucieczkę. Niedoszła ofiara przybiegła do wsi. O tym, co ją spotkało, opowiedziała swojemu ojcu. Kowal szybko zebrał grupę kilku sąsiadów. Uzbrojeni w widły i kosy, mężczyźni pobiegli do lasu, zabierając ze sobą psy. Po dotarciu do miejsca, gdzie doszło do ataku, ujrzeli uciekającego w głąb lasu wielkiego wilka. Natychmiast rzucili się za nim w pogoń. Kilka minut później szczekające psy okrążyły gęste krzaki. Mężczyźni, spodziewając się, że jest to potencjalna kryjówka bestii, podeszli bliżej. Byli gotowi do ostatecznego starcia z diabelską istotą. Gdy tylko przedarli się przez zarośla, ku ich ogromnemu zdumieniu, zamiast na wilkołaka natrafili na siedzącego tam i płaczącego człowieka. Dobrze go znali. Był to Peter Sztybe. Mężczyźni nie mogli uwierzyć własnym oczom. Pomyśleli, że to nie może być on, że bestia tylko przybrała jego postać, aby zmylić pościg. Szybko doszli jednak do wniosku, że jest to prawdziwy Peter. I to właśnie jego ścigali, gdy miał on jeszcze wygląd wilka. Postanowili sprowadzić go żywego do Bydburga, a tam na oczach wszystkich mieszkańców zatłuc go na śmierć. Po przybyciu na miejsce, wokół schwytanego wilkołaka zebrał się żądny krwi tłum. Akurat w Bydburgu przybywał wówczas Anglik George Bors, który od jakiegoś czasu bardzo interesował się grasującą w okolicy bestią. W ostatniej chwili przerwał on chłopski samosąd. Przekonał też mieszkańców, że jeśli Peter Sztybe rzeczywiście dopuścił się tak okrutnych czynów, to należy go oddać w ręce władz kolonii.
a później zgodnie z prawem osądzić za zbrodnie dokonane pod postacią wilkołaka. Tak też zrobiono. Peter Sztybe został uznany za wilkołaka i postawiony przed sądem w Kolonii 28 października 1589 roku. Na początku wszystkiemu zaprzeczał, twierdząc, że jest niewinny. Jednak kiedy Kat zaczął poddawać go pierwszym torturom, oskarżony natychmiast przyznał się do każdego zarzucanego mu czynu. Mało tego, ze szczegółami zaczął opowiadać o swoich ulubionych sposobach mordowania. Rozciągany na kole i przypalany, opowiedział przesłuchującym go ludziom historię swojego życia. Równie chętnie opisał wszystkie zbrodnie, jakich się dopuścił. Wyznał, że już od 12 roku życia miał upodobanie do czynienia wszelkiego zła. Gdy dorósł, poprosił samego diabła, aby ten dał mu możliwość popełnienia zbrodni pod postacią wilka. I to w taki sposób, aby nie zostać rozpoznanym przez mieszkańców Bedburga. Diabeł spełnił jego prośbę, dając mu magiczny pas. Po jego założeniu Peter natychmiast zmieniał się w wilka. Gdy go ściągał, znów stawał się sobą. Od tej chwili zaczął zaspokajać swoją żądzę krwi. Gustował w kobietach i dzieciach, gdyż jak sam zeznał, ich mięso było najsmaczniejsze. Kiedy nie miał dobrej okazji do zabicia człowieka, zadowalał się rozszarpywaniem i zjadaniem kóz, owiec i krów. Sztybe przyznał się także do utrzymywania intymnych relacji ze swoją własną córką, której spłodził syna. Kazał ukrywać Sybilli ciążę, a gdy dziecko przyszło na świat, zjadł je. Tylko dlatego, aby nikt w Bedburgu nie dowiedział się, że jego niezamężna córka urodziła. Podobne kontakty miał mieć w młodości ze swoją rodzoną siostrą, którą zmuszał do zbliżeń, odkąd tylko ukończyła 12 lat. W trakcie przesłuchania Sztybe przyznał się również do zamordowania własnego syna. Pewnego dnia zwabił go do lasu, zabił i zjadł jego mózg. Na pytanie o powód odpowiedział, że nie mógł się powstrzymać przed czynieniem zła i akurat wtedy nie było w pobliżu nikogo innego, kogo mógłby zabić. Na koniec oskarżony zeznał, że w całym jego morderczym procederze chętnie wspierały go i pomagały dwie kobiety. Jedną z nich była niejaka Katarina Trump, z którą żył w grzesznym związku bez ślubu od czasu śmierci swojej żony. Drugą jego pomocnicą miała być jego własna córka Sybilla, czyli ofiara jego kazirodczych żądz. Drugiego dnia procesu zeznawali świadkowie. Źródła jednak milczą na temat tego, czy przesłuchana została córka Kowala. Nie wiadomo więc, czy dziewczyna rozpoznała w napastniku Petera, którego na pewno bardzo dobrze znała. Nie wspomina o tym również zachowany pamflet. Zamiast tego przytacza on zeznania złożone przez mężczyzn, którzy schwytali wilkołaka. Jeden z nich powiedział, że uciekający przed psami wilk miał na sobie magiczny pas. W pewnym momencie go zgubił i wówczas zwierzę natychmiast zmieniło się w Petera Sztybę. Tej relacji nie potwierdził jednak biorący udział w pościgu Kowal. Nie widział on na wilku żadnego pasa. Nie miał go przy sobie również ukryty w zaroślach Sztybę, tuż po tym jak odzyskał swoją ludzką postać. Natomiast wszyscy świadkowie zgodnie twierdzili, że oskarżony w chwili schwytania trzymał w ręku kij, którym próbował ich zaatakować. Przed końcem procesu sędzia ponownie wezwał przed swoje oblicze Petera Sztybę. Interesował go wspomniany magiczny pas oraz to, gdzie oskarżony go ukrył. Sztybę przyznał, że swój pas wyrzucił do głębokiego rowu podczas ucieczki. Po tym, jak dokładnie opisał to miejsce, proces natychmiast został przerwany. Jeszcze tego samego dnia kilku wyznaczonych przez sędziego mężczyzn udało się do Bedburga. Odnaleźli wskazane przez oskarżonego miejsce. Jednak magicznego pasa tam nie było. Nie przeszkodziło to w uznaniu zeznań Petera Sztybę za prawdziwe. Znalazło się nawet wytłumaczenie na to, dlaczego pas zniknął. Zdaniem sędziego najpewniej sam diabeł przybył do lasu, aby zabrać swój pas, który wcześniej podarował oskarżonemu. I na pewno przekazał go już innemu człowiekowi, aby mógł on pod postacią wilkołaka czynić nieopisane zło. Dokładnie takie, jakie do tej pory czynił szanowany wdowiec z Bedburga. Po
wznowieniu procesu Peter Sztybe został skazany na śmierć. Swój żywot miał on zakończyć w męczarniach tak okrutnych jak te, których doświadczyły jego wszystkie ofiary. Odczytany na głos wyrok brzmiał: Griswold Peter, znany też jako Sztybe Peter, jako główny winowajca, skazany zostaje na łamanie kołem oraz rozerwanie ciała w 10 różnych miejscach. Wykonane to będzie obcęgami w taki sposób, aby mięso jego oddzieliło się od kości, a potem zmiażdżone będą jego nogi i ramiona za pomocą kijów drewnianych lub młotków. Później odcięte, podobnie jak ta część ciała, którą grzeszne żądze cielesne niegodziwie zaspokajał. Następnie głowa jego zostanie ścięta. Wreszcie na koniec wrzucony będzie do ognia i na popiół spalony. Oprócz Petera na śmierć skazano również dwie jego pomocnice. Sybilla Sztybe i Katarina Trump miały zostać spalone żywcem na stosie. Egzekucja Petera Sztybe odbyła się 31 października 1589 roku w Bedburgu. Zgromadziła ponad 400 osób, chcących na własne oczy zobaczyć, jak w męczarniach umiera bestia, która przez 25 lat terroryzowała Bedburg. Wśród świadków kaźni byli również książęta i możnowładcy z okolicznych miast. Kat w sposób niezwykle dokładny wykonał wszystkie postanowienia sądu. Najpierw skazańca połamano kołem. Chwilę później wyrwano mu kawałki ciała z 10 różnych miejsc. Zmiażdżono mu ręce i nogi, które następnie odcięto, podobnie jak genitalia. Kiedy uznano, że Sztybe wycierpiał się już wystarczająco, kat jednym uderzeniem ściął mu głowę. Na koniec pozbawiony głowy i kończyn korpus wrzucono na rozpalony stos, na którym płonęły już dwie skazane na śmierć kobiety. Ku przestrodze dla innych, na miejscu egzekucji postanowiono wbić w ziemię pal. Umieszczono na nim koło odwozu z zawieszonymi częściami ciała skazańca. Do koła przymocowano również wizerunek wilka i odciętą głowę Petera. Z koła zwisało na sznurkach 18 kawałków drewna. Miały one symbolizować 18 potwierdzonych ofiar wilkołaka. Gdy pół roku później w kolonii ukazał się drukiem anonimowy, 16-stronicowy pamflet opisujący życie i śmierć Petera Sztybe, o wydarzeniach tych zrobiło się głośno w całym Świętym Cesarstwie Rzymskim. Anglik George Bors zabrał kopię napisanego w języku niemieckim dzieła do swojej ojczyzny. W Londynie przetłumaczył pamflet na język angielski. To sprawiło, że historia wilkołaka z Bedburga stała się znana niemal w całej ówczesnej Europie. Pomimo zapewnień anonimowego autora wspomnianego pamfletu, że Peter Sztybe do wszystkiego przyznał się z własnej woli, dziś można uznać jego dobrowolne zeznania za czystą fikcję literacką. W ramach przygotowań do takiego przesłuchania oskarżonym pokazywano narzędzia tortur, a wszyscy dobrze wiedzieli, na czym te zapowiadane tortury polegały. Dowody, jakimi dysponował wówczas sąd, pochodziły z ust torturowanego człowieka. A jak powszechnie wiadomo, człowiek jest gotowy przyznać się do wszystkiego, byleby tylko uniknąć tortur i cierpienia. Nietrudno jest odnieść wrażenie, że proces wilkołaka z Bedburga był czysto pokazowy. Przecież jakoś trzeba było znaleźć winnego tych wszystkich okropnych zbrodni. Zwłaszcza, że zeznania naocznych świadków wzajemnie się wykluczały. Dziś wielu badaczy tej historii twierdzi, że skazany na śmierć Peter Sztybe był niewinny. Miał po prostu ogromnego pecha, że znalazł się na drodze pościgu za wilkiem. Zwierzę uciekło. Sztybe takiej możliwości już nie miał. To doprowadziło do błędnego przekonania, że nastąpiła przemiana wilka w człowieka. Czy w okolicy grasował inny seryjny morderca? A może Peter Sztybe sam był psychopatą dokonującym zbrodni na tle seksualnym? Obie hipotezy są prawdopodobne. Dziś można być pewnym tylko jednego. W Bedburgu nie mordował wilkołak, tylko człowiek. A sam opis pościgu za bestią i jej przemiany za pomocą magicznego pasa miał na celu jedynie potwierdzić winę oskarżonego.
i zamknąć całą sprawę, utwierdzając ludzi w przekonaniu, że istnieje świat bestii i czarów, od których ludzi uwolnić może tylko kościół i płonący stos. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski. Czytał Hubert Pawlak. Podcast W Mroku Historii dostępny jest w serwisie YouTube oraz Spotify. W Mroku Historii.